Wprawdzie nie wszyscy z nich zostaną zawodowymi sportowcami, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Najważniejsze jest zachęcenie dzieci do aktywności, ruchu i uprawiania sportu. W Siemianowicach Śląskich w ośrodku Pszczelnik trwają letnie zajęcia z nauki gry w tenisa. Pod okiem instruktorów dzieci poznają podstawy tej gry. Zainteresowanie jest bardzo duże. Karolina Komoda. Początek sierpnia to też początek wakacyjnej szkółki tenisa ziemnego w Siemianowicach Śląskich i tak już od 20 lat. Zamysł był taki, aby przy tych pięknych kortach Parku Pszczelnik zrobić coś dla dzieci, aby rozpoczęły przygodę z tenisem, zapoznały się z zasadami. No i tak rozpoczęliśmy pierwsze lekcje. Które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Wiąże się to w dużym stopniu z rosnącym zainteresowaniem tenisem. Moja mama bardzo lubi Djokovicza, no i po prostu jej zależało, żebyśmy przyjechali. Nasza babcia też. No i my czasem z babcią oglądamy tenis. Zajęcia odbywają się codziennie przez 3 tygodnie. Uczestniczyć w nich mogą dzieci z Siemianowic Śląskich, które mają nie więcej niż 10 lat. No wspaniała sprawa, zajęcie dla dzieci, nie? Między wakacjami. Fajne zajęcie dla dzieci. Jakieś wykorzystanie czasu, energią. Mój syn tutaj 2 lata temu był na tych zajęciach, no i bardzo mu się podobało. To były takie początki jego z tenisem. Mam nadzieję, że to u niego rozwinie oczywiście. Wakacyjna szkółka tenisa potrwa do 23 sierpnia. Zajęcia są bezpłatne i mogą w nich uczestniczyć dzieci, które stawiają pierwsze kroki w tenisie. Podstawy uderzeniowe, czyli z forehandu, z backhandu. Dla takich mniejszych dzieci to rzuty piłeczką, łapanie piłeczki, wszystko ruchami tenisowymi. To są takie ćwiczenia, które właśnie pomagają później w ruchach uderzeniowych. I nawet jeśli te dzieci nie zostaną w przyszłości sportowcami, to czas spędzony na korcie na pewno nie będzie czasem straconym.